Cześć widzowie, cześć zeciarze. Vlog taki troszeczkę w stylu co się dzieje u zeciarza. Aktualnie jadę na przegląd. Strasznie boję się o to, że będę miał problemy, bo jak wiecie, wymieniłem ten wydech, on się dosyć drze. Więc nie wiem, jak diagnosta na to spojrzy, czy będzie mi robił problemy, czy nie. W ogóle musiałbym się odnieść do tych komentarzy ostatnich pod filmem z tą policją. No tam wylało się wiadro szamba w ogóle trochę. Bo ogólnie tam powiedziałem, że zabluruję twarz tym policjantom i słuchajcie, ja to zrobiłem. Tylko że jak zablurowałem te twarze, dodałem filmik i położyłem się spać po prostu. A okazało się, że ten blur się nie dodał, że YouTube jakby potrzebował kilku godzin, żeby to przetworzyć. Przez co to się przetwarzało i była jakby stara wersja filmu dostępna na kanale. Napisał do mnie w ogóle ten policjant, jego narzeczona też, pozdrawiam serdecznie, jeżeli ogląda, trochę z pretensjami. No i w sumie słusznie, bo powiedziałem, że zabluruję twarz, a tego nie zrobiłem, ale był to po prostu błąd jakby YouTube'a. No po części mój, że tego nie sprawdziłem drugi raz, ale no ale co zrobić. Film już jest zablurowany, ja go dodałem ponownie po 4 dniach. Z tego powodu, że tam też ten gościu, ten ziomek, co ze mną jechał na tej BMC, tam się bardzo przestraszył, że nie wiadomo, jakie konsekwencje będzie miał, żebym mu tablicę zamazał i tam przez chwilę jego imię było widać na telefonie. No ale mniejsza, aha, no jeśli chodzi o te prędkości. Ja to też tam pod komentarz niektórym jakby odpisywałem. Jeśli chodzi o taką szybką jazdę, no nie wiem co tutaj robisz, jeżeli nie interesuje cię szybka jazda. To jest kanał zeciarza, ja tutaj nie będę blurował licznika czy coś takiego. Jeżeli odkręcam manetkę, to robię to bardzo bezpiecznie, to znaczy nie robię to w takich miejscach, gdzie jest jakikolwiek ruch, czyli jak jest pusto. No wszystko z głową po prostu. A to, że wy widzicie na przykład przez 10-minutowy filmik, na przykład, nie wiem, widzicie 10 minut filmu, w którym powiedzmy, nie wiem, są ze 3 akcje, gdzie tak szybko sobie pojadę, to jest tylko wycinek. Ja dodaję tylko takie najciekawsze momenty, jakby, które są moim zdaniem najciekawsze, czyli gdzieś tam jakaś szybka jazda czasami. No wiem, że to wiele osób jakby kręci, jak sobie widzą, jak ktoś szybko jedzie i to bez żadnej cenzury na licznik i tego typu rzeczy. Jeżeli masz o to problem, że gdzieś tam szybciej sobie pojadę. Poza tym licznik jest przekłamany. To moi stali widzowie na pewno wiedzą o tym doskonale, że licznik jest przerobiony na potrzeby filmu, żeby to większą adrenalinę podnosiło. No w każdym bądź razie po prostu nie rozumiem takich typowych hejterów, bo tam niektórzy naprawdę mądrze powiedzieli, że trzeba być uważnym. Ja na przykład w mieście naprawdę jeżdżę spokojnie, rzadko kiedy mi głupawka ostrzeli, żeby coś takiego zrobić na przykład. Ale to są takie sporadyczne momenty, no i to wiem, jak wiem, że na przykład jadę w godzinach, gdzie nie ma w ogóle ruchu. Albo jest pusto po prostu. Teraz się zbliżymy na stację diagnostyczną. Będę teraz na wysokich obrotach tam dojeżdżał, żeby mnie diagnosta za szybko nie usłyszał. Wiecie, o co chodzi, nie? Oj, ciekawe. Ten wydech, no wy tak, tego nie słyszycie na filmie, ale on naprawdę się wydziera. A jeśli chodzi jeszcze o te komentarze tam, chciałbym to wyjaśnić. To, że widzicie na przykład filmik 10-minutowy, gdzie po prostu są
sceny, gdzie bardzo szybko jadę, gdzie, nie wiem, przyspieszam bardzo dynamicznie, to nie znaczy, że przez na przykład 6-godzinną podróż ja tak robiłem cały czas. Ja wam powiem, jak to wygląda. Kamera mi się nagrywa cały czas i przykładowo jestem gdzieś w trasie i nie wiem, łącznie spędzam na motocyklu 6 godzin i jak robię z tego odcinek, to robię z niego, powiedzmy, jest to 10 czy tam 15 minut, to ja wycinam tylko takie jakby najbardziej interesujące momenty, takie też kontrowersyjne, wzbudzające emocje, takie też, w których gdzieś tam akurat szybko się pojechało. I to są naprawdę takie momenty. Przez całe te 6 godzin to są na przykład wszystkie momenty, gdzie sobie szybko pojechałem. Wy sobie nie myślcie, że ja tak cały czas jeżdżę, bo to by było bez sensu. Ja bym przecież albo się już zabił dawno, albo, nie wiem, już bym miał poprawku. Bo to wiadomo, no, człowiek też, kurczę, no trzeba uważać po prostu, no, zgubiłem myśl. Ale dobra, zbliżamy się na tą stację diagnostyczną. O, trójeczka, na spokojnie, podjedźmy na spokojnie. O kurde, ja już tu widzę kolejka niezła. Dzień dobry, wszyscy Państwo czekacie tu w kolejce, tak? A, dobra, to gdzieś szukam dalej, dziękuję. A to lipa, nie chce mi się czekać w tym kombinezonie tyle. Ja miałem wcześniej w ogóle wyjechać. To mi się za długo pospało. A ti. W ogóle mam teraz coś takiego, że ta narzeczona tego policjanta mi pisze, że cała komenda niby widziała ten filmik z tą prędkością, z tym zatrzymaniem. Boję się, że sobie na mnie jakieś polowanie teraz będą robili chłopaki. No, przecież sobie nic złego nie zrobiłem. Oj. Dobra, sprawdźmy tą drugą stację diagnostyczną. Pamiętam, że kiedyś tam była, gdzieś tu na Hagera. Nie będziemy tu wyprzedzać, świrować, podjedziemy bardzo spokojnie na niskich obrotach. Cały czas tryb eko mi się tutaj świeci. Chyba jak nigdy. Warsztat samochodowy. O, jest stacja kontroli pojazdów. Dzień dobry, będzie można przegląd zrobić u was? A few moments later. No i przegląd podbity. Nie spodziewałem się, ale nawet nie wjeżdżałem na halę, tylko zostawiłem motocykl przed. Diagnosta wziął dowód, podszedł do motocykla, spisał stan licznika. Zapytał się, czy motocykl sprawny, powiedziałem, że tak. Pytał się, a te wydechy są puste jakieś, czy coś? Ja mówię, nie, że one tak tylko wyglądają, że tu te DB killery są tam dalej powsadzane. Tak, pomarudził, no tak dziwną minę zrobił, ale poszedł i podbił. Także super. Dobra. Lecę. No. Nie, no tutaj kamienie są, wiesz. Nie, kurde. Aha.
tego, nie? Jak wyginął. No tutaj on z dolnych obrotów idzie, on ma praktycznie moc dostępną od razu, więc serio trzeba uważać, nie? Na razie. A tak w ogóle, widzowie, chciałbym zorganizować w końcu jakiegoś takiego tripa większego, znaczy większego, z widzami. Poinformować was w ogóle wcześniej o tym, bo przeważnie było tak, że pisałem gdzieś tam na grupie, po prostu jakby w tym samym dniu, kiedy zamierzałem się gdzieś przejechać, że jeżeli ktoś by chciał się przejechać ze mną, może taka Wisła i z powrotem, no to zapraszam, w piątek, nie wiem która, nie wiem jaka to jest data, wyświetli wam się, o kurde, najbliższy piątek, godzina 10:00. Cześć. Piątek, godzina 10:00, Wisła i z powrotem, czyli obiad w Wiśle i wracamy. Zresztą o wszystkim poinformuję na grupie zeciarzy, na którą cię serdecznie zapraszam. To tyle z takich zwykłych pierdół, z gadania. Ojojo, ale kółko mi się uślizgnęło. Zrobimy szybkie odkręcenie na koniec i się żegnamy. Co, dwuja? Dwuja, bo on trakcji nie ma, kurde, wiecznie. Papa.